Bo w bajce, jak tu w bajce bywam, no w strychu pewnym zamieszkały pająki, ale nie takie zwyczajne, takie bardzo oryginalne. Dzisiaj tutaj na festynie spełniamy marzenia i między innymi spełniamy marzenia tych dzieci. Kiedyś, w przyszłości, zostaną prawdziwymi artystami, prawdziwymi wirtuozami. A jedno z dzieci w sondażu takim, jakie jest twoje największe marzenie, no to już właśnie powiedział, wystąpić na prawdziwej scenie. I dzisiaj my dajemy taki mały kroczek do spełnienia marzeń nie tylko Mateusza, a jeszcze całej grupy kapeli, którą on właśnie stworzył. Jest to jego pomysł na kapelę, na sposób, w jaki można rozbudzić miłość do muzyki. Na razie korzystają z niekonwencjonalnych instrumentów tekturowych, żeby było pięknie i troszkę posrebrzanych, ale w przyszłości, proszę Państwa, proszę zapamiętać imiona, bo może będziecie z tego dumni, że to są artyści, którzy pierwszy swój występ zaliczyli na prawdziwej scenie, na festynie rodzinnym. Przedstawię zespół. Mateusz, podejdź tutaj. To jest Mateusz. Mateusz, na czym grasz? Na gitarze. I będzie już grał na prawdziwej gitarze. Jeszcze się miał pierwszą lekcję, prawda? A jeszcze nie miał przełożenia z racji festynu. Dobrze. Poprosimy drugiego wirtuoza, Dawid. Na czym grasz, Dawid? Skrzypce. Na skrzypcach. Poprosimy Martynkę. Martynka prezentuje dość oryginalny instrument. Jaki jest instrument? Na akordeonie. Na akordeonie gra. Poprosimy Tymka. Na perkusji. Tymek gra na perkusji, proszę Państwa, na prawie profesjonalnej perkusji. I mamy też solistkę, która zatańczy, pajęczarkę Anię. Będę tańczyła pająka. Mateusz, żebyś nie spadł z tej sceny. Proszę Państwa, inauguracja najwspanialszych, nie tylko na tym osiedlu, podejrzewam, że na świecie, wirtuozów i tancerzy, pająków. Zamykamy wszyscy oczy, wspomagamy dzieciaki na pierwszym takim fajnym występie. Magią otwieramy oczy. Zaczynamy! Thank you.
Podaniowego, starego, zużytego już w sprawie papieru podaniowego. Także jeszcze raz uznamy. Brawa!